Dobra, idźmy dalej. Dobra, tutaj to zrobimy. Serio? O, są armie bizantyjskie. A nie, bo on podbije Maroko, dobra. No ale to mówię, podpatrzmy, 6-4... Boże, on ma takich generałów. Te forty padną. Tak patrzę, Bera. Dobra, ja przesyłam już armię do ciebie na południe, bo na bank nas wejdą. Za niedługi czas. Tutaj czemu oni znowu z Austrią walczą? Kto? Rosja. A to bez... Rosja? Jeden na jeden walczą? No to możliwe, że jeden na jeden sobie zrobili walkę. Rosja, Finlandia, Norwegia, Galicja, Kazań. Może wojna w krew wybuchła? Nie. Nie wybuchła. No nie wiem, no wojna o Szwecję. Może Szwecja dołączyła do Holy Roman Empire? Czasem się zdarza? Nie, nie dołączyła. Bo ma Szwecja sojusz z Austrią. No to pewnie wypisują zaraz. Raczej wątpię, żeby to była poważna wojna. Chociaż ja na miejscu niedźwiedzia bym nie odpowiedział, ale... dobra, jak możesz, to weź mi wyślij potem znowu inkom. Muszę być adpis, dobra, to nie. Będę mógł, chyba z 3000 golda teraz dostanę. No to pytanie, leci mi teraz tą wojnę za 2 lata? W sensie z Bizancją, tak? I Rosją? No tak. Jak się czujesz? Niepewnie. czy wolisz czekać, żeby to oni nas zaatakowali? A. Co? Może poczekajmy, aż z Lewik tym Bizancjum wbije się w jakiś Mameluka albo to Kwarakuju, czy jak to się nazywa, żeby był trochę czymś zajęty, a nie jak podbija Maroko i ma to armie gotowe. No okej. No bo ja już w takim razie militarny trzymam, nie wydaję na dewowanie ani na nic. Będę trzymał do kapa i ewentualnie dewował wtedy. No tak już trzeba robić. Flotę to mam 25 heavy gotowych do walki. Dorobię do pełnej 30, bo i tak większej floty nie potrzebujemy, raczej takiej, ewentualnie galery. A to nie będzie nam chyba aż tak potrzebne. Czyli możesz mi wysłać hajsy. Dobra, to jak możesz, to wyślij mi hajsy, bo mogę sprzedać ziemię, zapomniałem. Nie mogę tylko odpiąć ziemię. Poszło. Okej, to niech tyknie miesiąc i będę sprzedawał. Akurat się powinno zbiec z hajsem z Bałtyku. I
3000 goldarów na mi wpadło. Stawiam budynki do force limitu. Już mogę cofnąć, tak? Tak, tak, tak. Cofaj. Jak tylko wszystkie te budynki z force limitu zrobię, to zacznę tobie wysyłać hajs, żebyś ty budował. Do force limitu budynki. Bo jaki masz teraz force limit? Ja mam force limit 133. No, 161. Tak na oko, ile tam potrzebujesz do tych budynków? Bo jest jeszcze jeden sposób, który możemy zrobić, dość ryzykowny. Że ja się zadłużę, wyślę cały hajs tobie i... a potem się walnę bankruta. Tylko, że przez 5 lat będę dłużnem. Chyba zbyt ryzykowne. Ale to jest też niezły exploit, więc nie wiem, czy to nie jest jakieś takie za duże oszustwo, szczerze mówiąc. No chyba... Znaczy aż takiej tragedii z hajsem nie mam, spokojnie. Ja sobie ładnie zarabiam mimo wszystko. Tylko, że jak pod kurek podkręcę armię, będę wszystkie forty utrzymywał, no to wtedy będzie problem. Krzynajmnicy wejdą. No ja na ten moment mam 102 tysiące wojska. No czekaj, armat więcej nie będę potrzebował, więc ewentualnie... Czekaj. Ziemię zabrać estate'om. Mogę. W sumie jeszcze 800 diplopointów i będę kradł też tego trade'a Resowi. A jeszcze handlowe i ilościowe dadzą mi good produce modifier. O mój Boże. No przecież. Czekaj. No, dużo tych prowincji tu pozabierał. Zwiął tak, że mogą prosto na nasze porty lecieć. Jeszcze jakby co, to 14 to są lepsze forty. Wiesz co, zróbmy teraz tak, że bierz tą 14 militarną. No, i forty zaczniesz budować. Ja ci już biorę pożyczki i wysyłam forty. I ci wyślę od razu hajsy, żebyś je od razu zaczął budować. Prio, to myślę, że to jest prowincja Rioja. Roussillon. I cholera. Nie wiem, Labourd? Nie wiem, albo ta może Pyreneje, Boże. Pyreneje. Labourd też by się przydało i może twojemu wasalowi też tutaj ten jeden fort jest na tej górskiej prowincji. Czy te forty tutaj muszą być czwórki. Raczej wątpię, żeby przeszli przez Austrię, ale... Niech te forty się już budują po prostu. Wtedy się trochę zdziwią. No, czwórki z tymi rampartami w górach. No tak, taka Francja jak w II wojnie. Zrobimy Maginota, będziemy siedzieć, samo się wygra.
Znaczy i tak i nie, ale wiesz, większy czas na reakcję, nie? Większy czas na reakcję, a forty dobrze umiejscowione w Europce, jeżeli się przypilnuje tego, mogą porobić całą rozgrywkę. Dobra, mam 1000 manpowera na miesiąc. Ja ogólnie mogę wziąć 126 loanów po 422 golda. A ja myślę, że realnie nas zaraz zaatakują, bo teraz jest 22. Potem jeszcze godzina czasu zostaje. No nie wiem, na razie chyba nawet nie planują, bo Bizancja nie ma claimów, a Rosja... Rosja też nie ma nas claimów. Na razie widzę, że z Austrią walczą. Bez papieża. Wbili się w Austrię, zobacz, jest tutaj ta wojna. Ale to przez Szwecję, no to tak... No wiem, no. Znaczy, ja myślę, że Radio Red zaatakował Szwecję, Austria, bo ja wiem jak Pulkny myśli, że to było tak, że a wezmę, to im poprzeszkadzam i tak dalej. Jeden upadek to za mało. Tak. Teraz mamy technologię przewagi, ale nie, no oni walczą z Austrią, to nie możemy się wymieniać. Nie, to nie patrz na to tak, na bank oni zaraz to nadgoniliby. Na bank te mają już tak to, wiesz, trzymają, żeby mieć tą 14. Dobra, to powiedz mi, jakie staki najlepiej teraz zrobić. Tak jakie miałeś, to całkiem niezłe są. 24, 12? No, chyba, że zrobimy, znaczy musimy mieć 27 tysięcy armat. Więc możesz mieć tak, że 30 tysięcy armat masz w trzech stakach, tak, które rzucasz do walki. Coś w ten deseń. Ja mam już 30 tysięcy armat i kolejne staki robię same 30 piechoty. Kolejne robię same 30 piechoty, żeby ten dosyłać do walki. Tylko, że jak ja tutaj dyplomatycznie nie będę miał ahead of time, to mi spadnie income z handlu. Ups. Muszę teraz pozbierać na dyplomatyczną technologię. A takie ogólnie, jakie ja mam, na przykład te 20-40, to są takie ok. Żeby tym się wbić w pierwszej kolejności i potem ewentualnie, wiesz... Ewentualnie mieć taki stack, ile to by było trzeba było wymienić? Z 50, 4, 30. No a to jest stack, który będzie dużo manpowera tracił. No 163 golda income'u total. Ty ile teraz masz? Total income'u mam 89. Dobra. O Boże, ja widzę ich generałów, też po prostu mnie zalewa. Na generałach nas porobią. Ja nie wiem, jak oni to robią, że mają takich generałów, serio. Pamiętaj, Europka promuje słabszych graczy, więc im losuje takich generałów. Znaczy wiesz, teraz jest tak, że za przegrane bitwy naprawdę sporo się dostaje tego Army Tradition, ale... To najpierw musimy dostać w papę. Privateer, no grud.
A powiedz mi, jak z profesjonalizmem armii? Opłaca się to boostować? Tak, to byśmy musieli robić od samego początku i w ogóle nie polegać na najemnikach. To jest też coś, co się właśnie douczałem, że teraz w zasadzie na początku rozgrywki musisz sobie określić, czy chcesz iść w profesjonalizm, czy nie. Ale ogólnie, ewentualnie możesz go też zacząć nabijać od teraz. Bo do 1550 najemnicy są bardziej opłacalni mniej więcej od piechoty zwykłej. O, potem... Zotomerę odpalili. Tak? No, w Bizancji odpalili Zotomerę. Nie miałem żadnej informacji. No bo w sumie realnie godzina rozgrywki została, to też możemy odpalić. No. Zawsze coś porobimy. No czekaj, Austria wyszła z wojny. Ze Szwecją, koniec wojny, czyli zaraz się za nas biorą. Nie, no jeszcze umarł mi władca, który miał dyscyplinę, no nie. Co za shit. Ej, ale śmieszniejsze jest to, że... Możliwe, że 15 technologię militarną będę mógł brać. Co? Znaczy nie teraz, bo... Ale za 3 lata będę mógł mieć 15. Jaką brać kolejną grupę ideologiczną? Dobre pytanie. Bo nie mogę brać już militarnych. Możesz? Nie. To jest za dużo. Ale przecież... Ja miałem te same i mogłem. No nic, no to jak nie, to chyba trade byłyby najlepsze. Nie wiem, co innego by nam tutaj było takiego potrzebnego, co byś zdążył zrobić w parę staków. Innovative pod te combo z quality się nie opłaca już, nie? No to jest 10% tańsi doradcy i tak dalej. Administracyjne, tańsze korowanie, tańsi najemnicy. Inne pamiętam, że się kombią pod muralki chyba z tam z dwoma quantity i quality. Ta. A to jest tam słaby bonus. Okay. To możesz zobaczyć. A tak handlowe jakbyś zrobił, w sumie przeniósłbyś handel do Szampanii. Szampanii masz... ile? 26, jeszcze tak patrzę. To niekoniecznie Szampania. Tu byś musiał mi też kraść znowu. Ale nie no, w sumie to może, to nie jest głupie, żebyś przeniósł z powrotem handel do Szampanii na razie. Centrum handlu byś tam przeniósł i byś wziął handlówkę i byś przesłał sobie dalej co prawie mało, bo mało z Raidlandu. Masz też jakiś... Nie masz u mnie udziałów, to nie ma sensu. Tutaj z tego nie ma sensu. Nie, to tak... Kurde, to nie wiem co. Albo administracyjne, żeby mi te 10% najmusów tańszych. Czekaj, ASP No Age, co dadzą? Spy Network Advisor. O, to jest Advisor Cost! O, dobrze wiedzieć, nie widziałem tego wcześniej. Nie, to byłby Dyplomata. Liberty u Subjectów. Ale miałbyś Force Limits. Czekaj, bo ty masz Subjecta. Tak, ale ona ma. Ile dostajesz Force Limitów z Subjectów? A jak to sprawdzić? Jak masz force limit ogólny? Najeżdżasz i tam będziesz miał napisane from subject. A faktycznie... czekaj... 4,40. Nie, to mało. Bo tak to można byłoby influence zrobić, masz vassal force limit contribution, czyli bonus byś miał do tego 100%. A tak to się średnio to spisze. No to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może administracyjne dla najemników, jeżeli takich byś miał. Albo handlowe, ale nie wiem, czy handlowe ci coś dadzą. No nie, no ja z handlu nie będę zarobił. No to weź administracyjne, moim zdaniem. O, wzięli nas na rywala. Dobra, zaraz będzie wojna. I teraz Rosja ma mniejszą armię ode mnie o połowę, marynarka Rosji nie istnieje, bizantyjska flota nie istnieje, skasowali flotę chyba, Bizancjum.
Dobra, to jeszcze szukam tych doradców. Forty w górę wszystkie odpalone. Serio? Oni całkiem flotę usunęli? Znaczy no, mają ode mnie mniejsze o 80%, Rosja ma mniejszą i Bizancjum ma o 60% mniejszą flotę, więc nie wiem, czy skasowali flotę czy coś, ale... Znaczy... Jeżeli skasowali, to tak trochę bardzo źle. No tak, skasowali flotę, no to możemy tą Norwegię przeatakować przez tą wysepkę. Mówisz, że jednak przez Norwegię? No jak tam w życiu nie dopłyną. Będziemy mieli zabezpieczonego Wargola w teorii. Weźmy ten Gibraltar, będzie ciekawszy, moim zdaniem. Znaczy, jasne, że normalnie masz rację, w 100%. Wykryłem jego szpiega, nie będzie wojny. Jakiego szpiega? Zbiję mu spy network w Bizancjum. Zaczynam robić spy network też na Rosji. Dobra, Rosja ma 14. Forty jakby co się pobudowały, te czwórki ładnie. Boję się, że mogą dostać przejście jeszcze tutaj od tej drugiej strony. Bo oni nie mają czwórek, wiedzą, że tam nie dojdziemy. Tutaj też nie zrobili czwórek na Gibraltarze. Jakby co, to ja tę tą wysuniętą Burgundię też czwórkami zawaliłem. Okej. Ale mam 170 golda nikomu teraz. Mam 132 tysiące wojska w polu, to jeszcze dorekrutowuję. Najpierw manpower spalę, profesjonalizm, a dopiero potem wezmę najmusów, rekrutować będę. No to flotę wysyłam chyba do Algarwy na razie. No flota tego Radioresa to jest 11 galer, więc to jest tylko tyle, żeby mnie tutaj stąd wyrzucić i wyczyścić. Ej, widziałem flotę bizantyjską przez chwilę, to było 100 okrętów prawie. Ty? Oni stoją na zachód od Maroka. Tak, to jest 191 okrętów. No to czemu mi pokazuje, że jego limit walki, znaczy jego limit jest mniejszy? Może to jakieś dwie floty się... A nie, bo to Papal State'a też flota się nałożyła, okej, okay, dobra. Bizantyjską mi pokazuje Navy Strange minus 60%. A, to jest 20 galer i jeden heavy ship, bizantyjska flota. Mi się po prostu z bizantyjską nałożyły przez chwilę, no. Gavering. Dobra, mnie też ogłosili rywalem. Masz nadmiar hajsu, to jeszcze ten Ford bym zrobił. No nie mam, ale już ci wysyłam. To co mam? Okej, okay, dzięki. A weź jeszcze tam wyślij po jednym tysiączku z Albacare do, albo tej prowincji Xativa. Tutaj będziesz widział wszystko, co jest na tym jego wasalu zielonym. Też tam nie widzimy w prowincji. Okej, w razie czego handlówka.
Czekaj, ile jeszcze tak zobaczę tego force limity wojska. Bizancjum ma mniejszą armię ode mnie, o 20%. Nie wiem jak Francja. Bo boję się, że i tak nas porobią tymi statystykami. No, w teorii mogę 15 przyjmować. No ja też trzymam. Będę mógł przyjmować 15, 70 niby czwartym. Tylko tak realnie, no jak pójdziemy tędy, to jest całe wybrzeże, zanim my coś realnie im tutaj porobimy. Tak trochę cienko to wygląda. Ale jakbyśmy na szybko zdobyli tę granadę, to są dwa forty, nie? Znaczy tak, to możemy i wtedy już nie przejdą. Nie przejdą, flotą się stanie, jak oni floty nie mają. Postawili na Gibraltarze fort właśnie kolejny. Z tego co widzę. Oni tu rzucą wszystkie siły. Będą nas stąd wypychali. Aż mnie kusi, żeby zrobić coś takiego, że ostrzelamy ten. To czemu nie wybudowali lepszego fortu? Przecież my taki fort to z dupy od razu zdobędziemy. Jak chcesz. Atakujemy czy nie? No nie wiem co, chyba ty bardziej się znasz. Dobra, atakujmy. To przenieśmy nasze wojska gdzieś tutaj w okolice. Tylko boję się, że mogą nas zajść z drugiej strony, od Burgundii. I mogą dostać przejście. Tam jest taka cieniutka linia fortów, niby to jest wszystko zabezpieczone, ale... To są tylko lasy. Wojska w górę. Jeszcze popłynę na chwilę flotą. No tak, tu jest cała bizantyjska armia. Zobacz. Widzisz to co ja? To jest cała bizantyjska armia. To nie ma szans, żebyśmy te forty zdobyli zanim oni przyjdą. Ale nie ma rosyjskiej. I się rekrutują teraz, zobacz. On rekrutuje tutaj armię. U nas taki 30, to będą długie bitwy. Nie zdążymy szturmem zdobyć na pewno żadnego fortu, bo on tu od razu wszystko wyśle. Więc będziemy mieli forty minus 2 od razu. Dobra, mam typ pastrzy do Siege'a. Mógłbyś zobaczyć, jaką kolejną wziął ideę ten zlewik? Trade wziął. No, tak jak zrobił jak ja. O co oni mają tutaj... No dobra, na co oni mają klejmy? Na nic. Na nic, bo im szpiega wykryłem. Nie zrobili z network. Nie, no jakbyśmy mieli atakować, to ja bym przez Norwegię atakował, bo to jest pewny wargol. Od razu go mamy praktycznie. Tam się desantujesz czymkolwiek. Mówisz zrobić to to? No, no tak, no bo tutaj to widzisz, no oni czekają. Dobra. Chwila, moment. Zrobię jeden stack 30, żeby mi tutaj odbił. I potem go desantuję też tam. Bo mnie zastanawia, czy na tą prowincję będziemy w stanie.
zdobyć Gibraltar w sumie, żebyśmy byli w stanie zdobyć szybko. Bo jak ją zdobędziemy, to mamy wszystko.